Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy wtorek, więc rozpoczynamy temat związany z kolejną bieżącą analizą techniczną. Przypominam, spotykamy się codziennie, spoglądając, co się pozmieniało na wykresach. Zaczynamy od indeksu dolarowego, który cały czas pozostaje w wąskim zakresie 105,30-104,50, za bardzo nie oddalając się od żadnej z tych wartości. Każdorazowe dotknięcie niebieskiej strefy zostawiało nam górny cień, wskazujący, że podaż jest w tym obszarze aktywna. No i dopóki jeden z tych obszarów nie zostanie przełamany, no to to, co się dzieje od dobrych kilku tygodni, czyli ten ruch ceny pomiędzy czerwonym obszarem 103,70, a górną szczytami z kwietnia, czyli 106,30, no pozostaje cały czas tutaj w mocy, a żółty i niebieski kolor są wartościami pomocniczymi pomiędzy tym zakresem amplitudy wahań dla tego instrumentu. Jak to przekłada się na euro-dolar, który ten instrument skorygował spadki z końcówki zeszłego tygodnia, cena wyszła powyżej 1,07. Nie udało się dobnąć do 1,08. W tej chwili widać, że będzie testowany chyba po raz kolejny strefa koloru niebieskiego, czyli za 1,07, ale od góry. To będzie lepiej widać pewnie na wykresach godzinowych i tym samym też dowiemy się, czy będzie tutaj chęć kontynuacji tej sentencji poprowadzonej linii poprowadzonej po szczytach, czyli niższe szczyty, niższe dołki. Jeżeli tak, no to oczywiście w tej chwili mamy do czynienia od dwóch dni z korektą, a impuls oczywiście powinien ściągnąć cenę jeszcze niżej, czyli nawet w okolice 1,06. Funt brytyjski pozostaje poniżej 1,27. Wczorajsza sesja w całości praktycznie jest poniżej niebieskiego obszaru. Dotychczas to było ważne wsparcie i chyba zostaje zamieniane w opór, a to konsekwencje z tego mogą być takie, że cena wyjdzie dołem z tej szerokiej figury trójkąta rozszerzającego się. Jeżeli tak, no to to niesie ze sobą konsekwencje większej deprecjacji funta sterlinga. Sytuacja zmieniłaby się oczywiście na korzyść tej jednostki monetarnej, jeżeli cena wyskoczyłaby znowu powyżej 1,27 i traktowałaby to z tą przestrzeń jako wsparcie. Na razie tego nie ma, więc cierpliwie czekamy, cóż ten trójkąt nam tutaj przyniesie. Dolar australijski do amerykańskiego 0,66 cały czas się broni dzielnie. Wczoraj mieliśmy odskok od tej niebieskiej strefy, wskazujący, że jednak byli chętni na kupowanie dolara australijskiego. Dzisiaj jest powrót i kolejny atak od góry. Dla mnie to jest zaproszenie, czy też informacja co do tego, że strzałki, które tutaj cały czas rysuję, prowadzone po dołkach, sugerują, że to wsparcie ma szansę się utrzymać, albo inaczej, bez przełamania tego wsparcia nie ma co mówić o większej wyprzedaży dolara australijskiego, więc tak długo jak ten scenariusz się powtarza, no to ja będę spoglądał gdzieś tam figurę wyżej. Nowozelandzki dolar. No tutaj już tak ciekawie nie jest, bo wczorajsze minima są dzisiaj już przełamane. Niewiele, ale to liczymy w pipsach. Zobaczymy, co się wydarzy w okolicach 0,60-80, bo to jest jedna z ostatnich desek ratunku na wykresie dziennym, ale też i tygodniowym. Przypomnę, że mamy już naruszoną linię poprowadzoną po dołkach. Nie mamy za bardzo też dużej aktywności popytu, jeżeli chodzi o szczyt 0,62, tam podaż systematycznie i skutecznie wybroniła, więc te próby ataku na wyższe wartości, czyli na strefę koloru pomarańczowego, więc skoro nie udało się przełamać zielonego, no to żółty jest najbliższym ograniczeniem, a jeżeli cena spadnie poniżej 0,60-80, no to wtedy jeszcze prawie figurę niżej trzeba będzie sięgnąć, czyli do 0,60. Przejdźmy sobie dzisiaj przez peleny. W przypadku funta do pelena mamy dotkniętą linię poprowadzoną po szczytach. Tą linię warto obserwować na wykresie najwyższym, czy jednym z wyższych, czyli tygodniowym. Notowania wyższe powyżej 5,14. 5,14 to jest takie miejsce, które ładnie widać na wykresie na przestrzeni ostatnich 3 lat. Od 2021 roku powstawały tutaj dołki, czyli jeżeli od góry jest ta przestrzeń testowana, musimy wziąć pod uwagę fakt, że to może być ta jednodniowa cofnięcie może być ruchem korekcyjnym, a tym samym też 5,25 może stać się łupem posiadaczy długich pozycji. Sytuacja oczywiście się zmieni, jeżeli cena ustabilizuje się poniżej 5,14, jeżeli tam pozostanie, no to wtedy ta linia trendu zacznie tutaj też zbierać swoje żniwo i będziemy sięgali po te niższe poziomy, czy 5,07, czy też już poniżej 5. CHF PLN. Przypomnę o tej strukturze 24 groszy, ale ona już jest nieaktualna, stąd też ja usunęłem
tą figurę, która sięgała gdzieś tam 4,50, notowania wyszły już wyżej. No 4,70 to jest poziom, który według mnie tutaj muszę przywołać, szczególnie jeżeli spojrzymy na te wyższe interwały. To jest najbliższe ograniczenie po przełamaniu 4,50 i z perspektywy kasu tygodniowego i za bardzo też chyba i dziennego, no nie ma innej możliwości, żeby coś tutaj innego znaleźć w tej 20-groszowej przestrzeni. No chyba, że będziemy oczywiście korzystali z interwałów niższych, ale to będą też i lokalne strefy wtedy. No sytuacja zmieniłaby się trochę, jeżeli cena oczywiście powróciłaby w szybkim tempie poniżej 4,50. No to wtedy aprecjacja naszej jednostki monetarnej może tutaj przybrać na sile. Na razie ewidentnie widać, że jest pewna słabość, aczkolwiek popyt chyba się powoli zmęczył, bo widać to na wskaźniku relatywnej siły. Mamy wykupienie. Wczorajsza sesja to jest wyhamowanie, a powtórzę, to może być tylko i wyłącznie krótka korekta, po której wzrosty mogą być dalej kontynuowane. EuroPLN zatrzymał się na 4,37. O tym mówiliśmy też trochę wczoraj. 12-groszowe, no, z jakąś tam dużą tolerancją możemy tutaj zastosować, że te korekty są podobnej wysokości, a tym samym też no, jest tutaj mamy to potwierdzenie, że 4,37 jako opór się utrzymuje. Notowania wyszły z kanału spadkowego, więc jest to mało pozytywna informacja, jeżeli chodzi o utrzymanie w dłuższym terminie tendencji spadkowej, czyli aprecjacji PLN-a. Ale ja nie wykluczam, że notowania na przykład mogą wrócić do 4,30 po to, żeby przetestować to miejsce, ale niestety jako wsparcie. Więc tutaj, jeżeli powstałby dołek, no to będzie rosła presja na to, żeby jednak spoglądać na coraz wyższe wartości. 4,25 ciekawe miejsce wynikające z wyższych interwałów. Zresztą widać też, że ta tendencja w ostatnim czasie jest wyhamowująca od początku roku. Tak, ten wykres z silnych spadków przeszedł bardziej w fazę ruchu bocznego z lekkim nachylaniem spadkowym. USDPLN, no tutaj konsolidacja jak najbardziej. O tym już żeśmy mówili. Notowania wyszły w piątek powyżej 4,05. Dzisiaj chyba widzimy, że mają ochotę pozostać poniżej tej niebieskiej strefy, ale ja będę wymagał tutaj trochę więcej cierpliwości też i od siebie, bo chciałbym dokładnie zweryfikować, czy rzeczywiście to nie jest jakiś rodzaj naruszenia, czy to nie jest powrót do przełamanego szczytu po to, żeby dalej kierować ruch na północ. Jest za wcześnie, żeby traktować tą niebieską strefę jako opór, jako wsparcie, tak, więc ta linia poprowadzona po dołkach ma tutaj swoje uzasadnienie. Zresztą widać, że to cofnięcie nie jest jakoś szczególnie duże, jeżeli porównamy je z poprzednimi fazami. Ja tylko zmienię jego kolor, żeby on nie był aż tak może wymowny. Poprzednia korekta ewidentnie krótsza, a ta, która sięgnęła 3,92, jest niemalże bliźniaczej wysokości w porównaniu do tej bieżącej sekwencji czarnych świetl. Czyli widać, że geometria wspiera tutaj cały czas ten trend wzrostowy na tym instrumencie. Surowce rozpoczynamy tradycyjnie od ropy. 79 na rynku ropy WTI powoli chyba jest przełamywane. Aczkolwiek poczekajmy, bo i w przeszłości były naruszenia tej żółtej strefy, po czym notowania kierowały się na południe. Wzrosty są już dość duże, na tyle duże, że trzeba zastanowić się, czy przypadkiem to nie jest pierwszy impuls wzrostowy, ale o tym będzie można powiedzieć dopiero, kiedy poznamy reakcję podaży, czyli gdzie pojawi się dołek. Na razie tego dołka za bardzo nie widać, no chyba, że potraktujemy to cofnięcie z końcówki zeszłego tygodnia, tak? Czyli takie małe, dosłownie 1,5-dolarowa korekta, ale ona jest widoczna na wykresie 4-godzinnym, nie na wykresie dziennym. Więc ja jeszcze w tej skali dziennej jakąś wiarę w przecenę na ropie WTI tutaj mam. Poczekajmy cierpliwie, zobaczymy, czy 76 dolarów i 73,50 jeszcze będą użytecznymi wskazówkami dla tego instrumentu. W przypadku ropy Brent, no tutaj łatwiej, bo 84,50 jest testowane, nienaruszone, więc jest to miejsce, które było bardzo ściśle pilnowane przez podaż też i w przeszłości. Mamy już piątą strzałkę spadkową, jeżeli chodzi o ostatnie, no trochę więcej jak 30 dni. Ewidentnie jest to opór kluczowy dla
tego instrumentu, ale też będę pamiętał oczywiście o wsparciach 80, 50 i 77. Także jeżeli czarne świece się pojawią w dniu dzisiejszym i w kolejnych, no to ten pomarańczowy kolor gdzieś tutaj powinno sobie przypomnieć. Zwracam uwagę, że cała fala spadkowa została zdyskontowana, aczkolwiek zostało to zrobione dużo, dużo wolniej. Cztery sesje spadkowe. To jest przedział od 84,50 do 79, a wzrostów mamy ponad dwa razy tyle. 9 sesji było potrzebne, żeby urosnąć o dokładnie tą samą wartość, co jasno też informuje chyba o sile, która z sił rynkowych jest tutaj ważniejsza, albo była ważniejsza, bo to oczywiście aktualnie przecież białe świece się pojawiają. Złoto. Nie zmienia się tutaj charakterystyka wykresu. Wąski przedział 2300-2330. Niestety brak jest jakiejś większej aktywności popytu, jeżeli chodzi o przełamanie 2330 i to może być lekkie zmartwienie. Konsekwencje chyba powoli się już tutaj pojawiają, bo notowania kierują się po raz kolejny w stronę 2300, żeby zweryfikować, czy to wsparcie jeszcze ma tutaj zainteresowanie wśród zwolenników wzrostów, czy popyt po prostu tu będzie aktywny. Zwracam uwagę, bo przypominam, że dynamika fal spadkowych w ostatnim czasie była dość duża, więc może się okazać, że te duże tąpnięcia, które się pojawiły, to jest też sygnał kierunkowy, a tym samym też to, co się dzieje w ostatnich dniach, czyli ruch pomiędzy 2300 a 2330 jest małą korektą, po której kolejne tąpnięcie, zejście o stopień niżej, na przykład na 2200, można byłoby to robić. Ale o tym będę wiedział trochę więcej, jeżeli 2300 zostanie przełamane. Spójrzmy sobie jeszcze na miedź, która penetruje tą różową, przepraszam, tą pomarańczowy obszar 9600-9700. Jest to teoretycznie obszar wsparcia. Nie za dużo znajdziemy tutaj historycznych dołków, czyli to nie jest takie klasyczne miejsce, raczej wynikające z innej zasady opisanej w literaturze analizy technicznej, czyli dawny szczyt, który mamy z stycznia 2023, może zostać zamieniony w dołek. Jeżeli miałbym spoglądać na miejsce aktywności popytu, to raczej sięgałbym trochę niżej, bliżej poziomu 8900. No zostawię sobie ten obszar, czyli dwa żółte obszary to są najbliższe ciekawe miejsca, gdzie w przyszłości mieliśmy aktywność zwolenników wzrostów. Ja też przypominam i mam z tyłu głowy, że to wyjście powyżej 10700 to jest rodzaj fałszywego wybicia i to zwykle, no jeżeli nie jest kontynuowane wzrost, a podaż zaczyna być bardzo aktywna, to jest zapowiedź albo korekty wyższego rzędu, albo nawet zmiany trendu. To żeśmy już przerabiali zresztą raz, tutaj sięgam oczywiście do marca 2022, lekkie naruszenia, potem po krótkim odpoczynku podaż ewidentnie przejęła całkowitą kontrolę nad wykresem. Zobaczymy, czy będzie to teraz tak samo. Myślę, że jeżeli notowanie nie utrzymają się powyżej 9600, tak, to trzeba się będzie zacząć martwić i sięgnąć po niższe poziomy na tym instrumencie. Indeksy, pierwszy DAX, 18 tysięcy punktów zdaje się wyhamować przecenę na tym instrumencie. Przypomnę, że na wykresach 4 godzinnych mamy sekwencję niższych szczytów i niższych dołków, ale jeżeli spojrzymy na wyższe, to może być po prostu zwykła korekta i 18 tysięcy może być ciekawym miejscem na jej koniec. Podobnie zresztą jak 17650. Aktywność byków po dotknięciu czerwonej strefy, co ciekawe, niezbyt duża. Aczkolwiek no jest to wyhamowanie widoczne na wykresie 4-godzinnym, więc pytanie, które trzeba znaleźć odpowiedź, to jest to, czy to już jest pierwszy impuls w ramach impulsu wyższego rzędu, czyli ataku na 18400, potem 18850, no i nowe szczyty. No, przeszłość pokazuje, że minimalne założenia, jakie możemy tutaj robić dotyczące wzrostu, dotyczą 18400. Dopiero po przełamaniu tej niebieskiego oporu, tak, będzie można odważniej spojrzeć na północ. Problemy zaczną się, kiedy notowania zajdą poniżej równej ceny 18000. Nasdaq. Kolejne dni cały czas wykres pnie się na wyższe wartości. Najbliższe wsparcie niezmiennie 19500 zostało gdzieś tam z tyłu, patrząc z perspektywy interwałów godzinowych.
Impuls już jest dość imponujący, jeżeli porównamy go z ostatnimi korektami. Notowania od 19 tysięcy urosło prawie o kolejne 1000 punktów. Za chwilę może być przemywana bariera 20 tysięcy punktów na kontraktach terminowych, a tym samym też no, ta przestrzeń gdzieś tam cały czas jest niespenetrowana, więc ja tutaj będę obserwował oczywiście elementy wsparciowe, które będą informacją, czy korekty tworzą powtarzalną sekwencję, a tym samym też ta linia poprowadzona po dołkach cały czas tutaj funkcjonuje. Na razie tak jest, nie mamy wątpliwości co do siły byków, jedyne co, no to można się martwić o to ich kondycję, czy przypadkiem nie złapią za chwilę zadyszki, bo wskaźnik kreatywnej siły jest po raz kolejny dość wysoko. W przeszłości zwykle była to zapowiedź krótkiego odpoczynku, czyli ruchu korekcyjnego. US30 no cały czas zmaga się z 39 tysiącami. Nie udaje się wyjść kontraktom terminowych na Dow Jonesa powyżej tego ograniczenia, więc może się okazać, że ten trójkąt, który tutaj opisałem, no zostanie opuszczony dołem. Jeżeli tak, no to będziemy sięgali po 36 700, 36 800 jako wsparcie, to jest ta dolna niebieska strefa. No ale czekamy. No, raczej to wygląda na konsolidację. Trójkąt oczywiście też może być fazą korekty, szczególnie jeżeli spojrzymy na wyższe interwały, to zwracam uwagę, że ten trójkąt jest powyżej ostatniego szczytu. Czy sięgam tutaj oczywiście do tego ze stycznia 2022, więc nie ma za bardzo podstawy do tego, żeby zmieniać jeszcze nastawienie co do samego trendu. Ok, można wejść w fazę wyczekiwania, czyli ruch boczny, ale do spadków to jeszcze troszeczkę brakuje. S&P 500 podąża ścieżką bardziej na Nasdaqa, czyli wczorajsza sesja znowu przesunęła na wyższy pułap kontrakty terminowe. Sięgamy już powoli wartości rzędu 5500. Wsparcie to ostatnie po krótkiej korekcie można obserwować na wykresie 4-godzinnym. Już tylko przesunę fragment wykresu. 5415 mniej więcej, 5400 punktów da się zrobić. No pewnie jak rozszerzymy tą strefę, tak, no to można nawet sięgnąć niżej. I to jest najbliższe miejsce, które jest według mnie godne uwagi. Jeżeli ono zostało przełamane, wtedy musimy wejść na wyższy interwał i oczekiwać, że przecena może sięgnąć korekty wyższego rzędu. Na razie te korekty, które się pojawiały, one są widoczne tylko i wyłącznie na wykresach 4-godzinowych. Ja je zaznaczę. Tak długo jak ta sekwencja funkcjonuje, no to nie ma co wątpić, że byki narzucają swoją perspektywę nie tylko z poziomu wykresów tygodniowych, dziennych, ale także godzinowych, czyli ta presja wzrostowa jest bardzo, bardzo duża. Ja serdecznie dziękuję. Tradycyjnie na koniec notka prawdy.